Roman przepłynął łódką 50 kilometrów w ciągu 5 dni i przepływał każdego dnia taką samą ilość kilometrów. Ile kilometrów Roman przepływał dziennie? Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Przepłynął 50 kilometrów. Powiedzmy, że ta linia reprezentuje rzekę, którą przepłynął. Ma ona 50 kilometrów długości. Ta odległość to 50 kilometrów. Wiemy, że przepłynął te 50 kilometrów w ciągu 5 dni i że każdego dnia pokonywał taką samą odległość, czyli ilość kilometrów. Czyli te 50 km to tak, jakbyśmy dodali wszystkie przepłynięte w ciągu 5 dni kilometry razem. Czyli jeżeli chcemy się dowiedzieć, ile pokonał kilometrów każdego dnia, to wystarczy podzielić ten odcinek na 5 równych kawałków. I długość każdego takiego odcinka to będzie ilość kilometrów, które pokonywał dziennie. No to dzielimy. Na równe 5. Rysujemy. Nie trzeba tego robić, ale pomaga taki rysunek wyobrazić sobie to wszystko. Chcemy dowiedzieć się, jaką długość ma taki jeden odcinek. Ile ma kilometrów? I jak widać z tego rysunku, wystarczy nasze 50 kilometrów podzielić na 5 równych odcinków, czyli dzielimy 50 na 5. Ile to jest? 10. 50 kilometrów podzielone na 5 równych dni daje nam 10 kilometrów każdego dnia. No i zrobione!